Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Jakiś czas temu pokazałem wam starter z Sonika, ale i inne zestawy z tej serii, włącznie z tym zestawem, który w sumie nie jest z tej serii, bo jest z LEGO Ideas, ale też jest z Sonikiem. A dzisiaj przyszła pora na zestaw Sonic Wyzwanie z pętlą w Green Hill. Dwa elementy za 500 zł katalogowo. Średni, powiedziałbym, przelicznik. Mocno średni, w Alto taniej, no ale wiecie, sami musicie sobie zadać pytanie, czy się opłaca. Ja też usprawiedliwię trochę tę cenę, bo mamy tutaj elementy, które są naprawdę duże i one tworzą zresztą tytułową pętlę, więc wiecie, no trzeba z czegoś tę pętlę zbudować, żeby Sonic mógł ją pokonać. Pudełko prezentuje się następująco. Mamy tutaj właśnie wspomnianą pętlę, ale i trochę elementów terenu. Ja nie ukrywam, że na ten moment nie jestem jakoś specjalnie zachęcony do tego zestawu, bo zdecydowanie najbardziej podobał mi się set z mechem Eggmana i zakładam, że raczej tak zostanie. Ja też nie jestem targetem tego setu. Ja nie będę czerpał radości z tego turlania Sonikiem cały czas, choć nie mówię, że na pewno tak nie będzie, bo może jednak zostawię sobie jakąś taką furtkę i spędzę pół godziny przy turlaniu Sonikiem. Ale jeśli chodzi o stronę konstrukcyjnej, raczej nie ma tutaj nic konkretnego, co mocno by mnie zachęcało. Ale wiecie, czasem zestawy lubią zaskakiwać i może właśnie dzisiaj tak się stanie. A tymczasem zapraszam was na stół o tam. Nie wydaje mi się, żeby w mojej opinii ten zestaw był lepszy od tego zestawu z mechem Eggmana, no ale tam z kolei mieliśmy bardzo fajną konstrukcję. Tutaj dostajemy kilka wysepek, które odpowiadają za fragmenty plansz. Będę za jakiś czas próbował pokonać pętlę, pooglądamy sobie to wszystko z bliska, no ale obrócę najpierw pudło, zerknijmy na to z drugiej strony. Jeśli chodzi o wyrzutnię, wiecie jak ona wygląda, jeśli oglądaliście materiał z tym zestawem startowym. Mamy tutaj również ten element, w którym porusza się Sonic. No i mamy poukładany fragment planszy. Na końcu czeka na nas Eggman, należy go pokonać. I to właściwie tyle, nie ma tutaj większej filozofii. Kto choć raz grał w Sonica, wie na czym to wszystko polega. Nie ma żadnego zabezpieczenia na instrukcję. Zerknijmy sobie najpierw na te worki z dodatkowymi elementami. Mamy tutaj oczywiście elementy, które posłużą nam do tego, żeby zmontować pętlę. Mamy też instrukcję, która prezentuje się następująco. Nie widzę żadnych naklejek, ale może one skądś wypadną. Tylko jak sobie tak patrzę, to właściwie nie wiem, co miałoby być oklejone, więc jestem dobrej nadziei. Mam nadzieję, że naklejek tutaj nie znajdziemy. Ja w takim razie zaraz wrócę do was ze złożonym zestawem. Po złożeniu tego zestawu mam takie trochę smutne wnioski, jeśli chodzi o zestawy z Sonica. To są zestawy przeznaczone dla zatwardziałych fanów. Zdaję sobie sprawę, że ta grupa jest dość duża, ale nadal dość wąska, jeśli chodzi o ogólnie fanów LEGO. I mam po prostu z tym zestawem problem. Mało figurek, niekoniecznie dużo aspektów bawialnych dla osób, które z Sonikiem nie obcują na co dzień. No ale żeby nie było, pokażę wam, o co mi chodzi i dlaczego nadal uważam, że ten zestaw z mechem Eggman jest po prostu najlepszy. Zacznę od największego fragmentu tego zestawu. Mamy naprawdę dużą pętlę, możemy ją pokonać, przeskoczyć jeszcze przez ten pierścień, a tutaj mamy taką małą strefę chilloutu, no bo jest ławka, są jakieś miejsca, żeby usiąść, jest grill, parasol, mamy też fragment wody, możemy sobie naturalnie po wodzie pośmigać się tym skuterem wodnym. To jest konstrukcja dość prosta, wydaje mi się, że w polibagach City nawet trafiały się lepiej skonstruowane elementy. No i jeśli chodzi o tę część, no to zdecydowanie warto zwrócić uwagę na tę puszkę coli, ona jest bardzo fajna, typowa dla uniwersum Sonica, natomiast cała reszta, powiedziałbym, że raczej taka trochę minecraftowa, tylko w nieco innej odsłonie. No i mamy tutaj ten element, który jest nam potrzebny do gry. Jest Sonic, który za chwilę zacznie wirować, mamy też miejsce, w które musimy uderzyć, żeby Sonica rozpędzić. Ja zaraz postaram się pokonać pętlę. I to będzie tyle, jeśli chodzi o zabawę z tym zestawem, bo za chwilę jeszcze pooglądamy sobie całą resztę konstrukcji, no ale dobra. Ustawiam Sonica mniej więcej na początku pętli. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić bez jakiegoś większego uszczerbku na zdrowiu.
Dobra, trochę nie wymierzyłem, żeby nie było. Spróbujemy jeszcze raz, albo nawet i ze dwa razy. Dobra, ustawiam Sonika, może trochę dalej go ustawię i lecimy. Sonik wypadł gdzieś tam troszeczkę poza stół, ale dobra, jego znajdę. Nie wymierzyłem, nieważne. Chodzi o to, że w momencie, kiedy będziemy próbowali pokonać te pętle, możemy sobie dalej ustawiać kolejne fragmenty. I zaraz wam je pokażę. Są trzy, plus oczywiście pierścienie, które możemy sobie też rozstawiać, żeby Sonik zbierał punkty. No i mamy takie konstrukcje. Po lewej możecie zobaczyć kolejne ustrojstwo, którym porusza się Eggman. Swoją drogą bardzo fajne. Mamy też taki pomost i tutaj jest taki problem, że te wszystkie elementy, które są do wprawiania w ruch, są takie, że trzymają się na słowo honoru. No bo zobaczcie, ja delikatnie dotykam postać i ona się przewraca. Oczywiście trzeba trafić tutaj, żeby przewrócić ten mostek, ale wcale nie trzeba przewracać tej części, żeby ryba się przewróciła. Dokładnie tak samo jest z kameleonem, no bo żeby ustawić go w ogóle w takiej idealnej pozycji pionowej, to wymaga naprawdę nie lada precyzji, bo ja go sobie tak ustawiam, no i on dalej się będzie przewracał. Trzeba go odpowiednio też ustawić, żeby nie przeważał, a kiedy ustawicie go w taki sposób, żeby nie przewracał się w żaden sposób, no to wygląda dość pokracznie. Trzeba uderzyć tutaj. No i tak, jeśli chodzi o konstrukcję kameleona, wygląda naprawdę fajnie. To jest w ogóle chyba najlepiej skonstruowana rzecz w całym tym zestawie, za wyjątkiem pojazdu Eggmana. Co do tej części, widzicie? Mówiłem, właśnie o to mi chodzi. Cały czas to wszystko się przewraca i brakuje tutaj jakiegoś takiego wyważenia, jakiejś precyzji. No ale możemy przejść do rzeczy, która podoba mi się absolutnie najbardziej. Na pierwszy rzut oka, kiedy zobaczyłem tę konstrukcję, pomyślałem sobie Killacan orków z Warhammera 40 000. Mniej więcej podobny koncept. Możemy górną część odpiąć, możemy ją też umieścić na przykład na tej podstawce, żeby sprawiało wrażenie, że ten pojazd lewituje. No i zobaczcie, mamy tutaj ramię z taką fajną piłą, z drugiej strony mamy chwytak i tutaj możemy sobie posadzić Eggmana. Naprawdę dobrze to wygląda. W tym miejscu jeszcze możemy schować pojmane zwierzaczki, więc wszystko jest na miejscu. No i jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, które w zestawie się znalazły i jeszcze wam nie pokazałem, mamy pierścienie, są tylko trzy. Szkoda, możemy przejść do figurek. Trzy pierścienie i trzy minifigurki. Nie cisną mi się inne słowa na usta niż bieda. Panie, bieda, naprawdę, jak można do zestawu za 500 zł katalogowo wrzucić tylko trzy minifigurki? Okej, fajne. Tylko że tak, Sonic już tyle razy przewinął mi się przez ręce, że dla mnie jest absolutnie zwykłą minifigurką. Amy wygląda naprawdę świetnie. Fantastycznie wygląda ten niestandardowy odlew głowy. Mamy jeszcze sukienkę, naprawdę daje radę. No i Eggman, który jest po prostu fantastyczny. Długie nogi, bardzo niestandardowy tors, no ale nadal to tylko trzy minifigurki i uważam, że wrzucanie tak małej liczby figurek do tak drogiego zestawu jest srogim przegięciem. Z zestawami z Sonika mam dość duży problem, no bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem całego uniwersum Niebieskiego Jeża. Grałem spoko, fajnie, ale jest zdecydowanie więcej gier, które po prostu cenię sobie mocniej. Oczywiście znam Sonika, znam jego kumpli, wiem jakie jest miejsce Sonika w popkulturze, ale te zestawy najzwyczajniej w świecie do mnie nie trafiają. Konstrukcyjnie, no, tak jak mówiłem wcześniej, jest trochę tak minecraftowo. Jeśli chodzi o figurki, jest ich za mało w tak dużym zestawie, żebym mógł powiedzieć, że to jest duża wartość tej serii. Okej, znowu broni się pojazd Eggmana, ale to za mało. No a jeśli chodzi o całą resztę, to naprawdę wydaje mi się, że zestaw za 500 zł katalogowo powinien dawać nam coś więcej. A jeśli taka seria ma dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, to też uważam, że powinna zachęcać czymś innym niż wzorowym odwzorowaniem planszy, bo to jest skierowane do naprawdę hardkorowych fanów. Ale seria, jeśli chce podbić z serca kogoś, kto z Sonikiem nie jest zaznajomiony, musi dawać coś ekstra. A ja tutaj tego ekstra najzwyczajniej w świecie nie czuję. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!